projekt uchwały. Uchwała numer 1 łamane przez 5 łamane przez 14 Rady Miasta Kolno z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Kolno. Na podstawie, tu mamy podstawę prawną, Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się burmistrzowi miasta Kolno, panu Andrzejowi Dudzie, wynagrodzenie miesięczne brutto w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5900 zł. Podpunkt drugi. Dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł. Podpunkt trzeci. Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest 3120 zł. Podpunkt czwarty. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, to jest 1180 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi? Nie widzę, wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej wersji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała numer 1 łamane przez 5 łamane przez 14 Rady Miasta Kolno z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Ja chciałem bardzo serdecznie panu przewodniczącemu, pani panowie radni, podziękować za ustalenie płac, bo widzę, że jest podwyżka tych płac. Ja od 6 lat nie miałem podwyżki. Niewielka, ale jest. Policzyłem sobie bardzo szybko. W związku z tym bardzo serdecznie państwu dziękuję. Postaram się stanąć na wysokości zadania i po prostu zapracować na te pieniądze. I myślę, że współpraca z Radą to mi umożliwi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.